Lud przemówił, na kanał trafił komputer pod czerwoną banderą. Dla tych, co nie wiedzą, przypomnę, że chodzi o maszynę z wirtualnika za 6000 zł. Były tam dwie opcje do wyboru, Intel, Nvidia albo AMD, AMD. Wybraliście tę drugą. No i taka właśnie trafia na testy. Tak w skrócie wymienię Wam wszystkie podzespoły. Mamy procesor Ryzen 5 2600. Na płycie głównej B350 Tomahawk od MSI. Karta graficzna to potężna Vega 64 od Gigabyte'a z chłodzeniem WindForce. Jeśli chodzi o pamięć operacyjną, musiałem tutaj dokonać pewnej zmiany, ponieważ planowany nominalnie Goodram Iridium okazał się być niedostępny. Zastąpiłem go pamięcią Patriot Viper o tych samych parametrach i w bardzo podobnej cenie. No i kolor czerwony też będzie nam pasował do komputera. Dalej, troszkę eksperymentalny dysk SSD Bywin, 2TB Toshiba P300, 750W zasilacz XFX. No i na koniec obudowa i tutaj mamy kolejną zmianę. Nominalnie miał być to model Corsair Carbide 275R, ale okazało się, że musiałbym na niego troszkę dłużej poczekać, więc zamieniłem na model 400C, też od Corsairzy. Bardzo podobny, jeśli chodzi o funkcjonalność, troszkę droższy, ale niewiele. Także mamy drobne zmiany, ale z niewielkim wpływem na charakter i cenę naszego zestawu. Zacznę od kilku słów na temat obudowy. Moim zdaniem bardzo dobry sprzęt, wysoka jakość wykończenia, dobra funkcjonalność, sporo miejsca do budowy, są gumowe przelotki na kable, są filtry. Ogólnie budowa komputera w tej obudowie to czysta przyjemność, ale mam jedno zastrzeżenie odnośnie piwnicy, a może nie tyle piwnicy, co sposobu montażu zasilacza. Żeby zamontować zasilacz, trzeba wyjąć piwnicę, a następnie przepchać kable, które będą nam potrzebne, przez niezbyt wielki otwór. Nie jest to najwygodniejsze, a potem montaż piwnicy z powrotem również nie jest najprostszy, ale ogólnie nie jest to jakiś wielki problem, tylko takie drobne zastrzeżenie. Podejrzewam, że gdybym zajrzał w instrukcję, to byłoby mi o wiele łatwiej. Jeszcze jedno zastrzeżenie, takie naprawdę bardzo, bardzo drobne, to przydałoby się troszkę więcej portów USB na przednim panelu, ale żeby zrównoważyć te zastrzeżenia, ogromny plus należy się Corsairzom za drzwiczki. Bardzo fajna sprawa, jeśli często zaglądacie do środka komputera, coś wymieniacie, jakieś podzespoły czy czyścicie, naprawdę jest to ogromna różnica w stosunku do odkręcanego panelu, duży plus. A teraz troszkę o kulturze pracy. Maksymalny zarejestrowany poziom hałasu to tylko 24 dB. I uwaga, przy otwartych drzwiczkach, a także przy 100% obciążeniu karty graficznej i procesora. Także jest naprawdę spoko. W grach i w spoczynku jest jeszcze ciszej, wartości te oscylują gdzieś w okolicach 20-22 dB. Maksymalne zarejestrowane temperatury to 77 stopni, jeśli chodzi o kartę graficzną, czyli dosyć ciepło, ale z drugiej strony jak na Wege, w sumie chłodno. Tutaj duży plus dla chłodzenia WindForce od Gigabyte'a, ponieważ wentylatory chodziły na nie więcej jak 40% swojej prędkości. Stąd taka cisza. Nasz Ryzen grzał się natomiast do 72 stopni, ale też warto wspomnieć, że te temperatury to są takie maksymalne wartości przy syntetycznych benchmarkach, kiedy próbowałem popchnąć podzespoły jak najbardziej do granic ich wytrzymałości. W grach te temperatury były znacznie niższe, około 66 stopni karta graficzna i 60 stopni maksymalnie procesor, także naprawdę fajnie. Kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to dysk SSD od Bywin, czyli ta taka troszkę zagadkowa jednostka, można powiedzieć. Zagadkowa dlatego, że ja z nią wcześniej, z tą firmą nie miałem do czynienia, przyznaję szczerze. No i o ile o wytrzymałości tego dysku nie mogę Wam zbyt wiele powiedzieć z wiadomych przyczyn, to zrobiłem benchmarki, no i demon prędkości to nie jest. Jak widzicie, oscylują te prędkości zapisu i odczytu gdzieś w okolicach 300 MB na sekundę. No The Flash to nie jest, ale jeśli chodzi o użytkowanie takie pod system operacyjny, może jakąś gierkę, to naprawdę nie są to wielkie różnice, nie będą jakoś specjalnie odczuwalne, także za te pieniądze można z tym żyć. I ostatnia rzecz, nim przejdziemy do wydajności w grach, pobór prądu, tutaj w tym przypadku szczególnie ważna ze względu na Vega 64, która słynie z tego, że jest kartą prądożerną. No i mamy takie wartości. Przy maksymalnym obciążeniu procesora i karty graficznej 405 W, w grach około 340, natomiast w spoczynku 75. Czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują. Z naszym 750W zasilaczem mamy spory zapas, jeśli chodzi o moc. Ale z drugiej strony trzeba mieć też świadomość tego, że ten drugi zestaw Intel Nvidia brałby tego prądu troszkę mniej jednak. A teraz już przechodzimy do wydajności w grach, czyli to, na co wszyscy czekają. Testy robiłem w dwóch rozdzielczościach, 1440p i 4K. Full HD nie było sensu sprawdzać. Wiadomo, że Vega 64 to karta, która każdą grę w tej rozdzielczości po prostu połyka. I zaczynamy od Wiedźmina 3 w rozdzielczości 1440p na ustawieniach Uber. Około 63 do 70 klatek na sekundę, czyli naprawdę bardzo przyjemnie. W rozdzielczości 4K klatki spadają do wartości mniej więcej 37-43, ale nadal gra jest bardzo grywalna. No i wygląda przy tym oszałamiająco. Mass Effect Andromeda
ustawienia Ultra 1440p to 55 do 62 klatek, natomiast w rozdzielczości 4K klatkaż spada nam gdzieś w okolice 30 nawet, do 40 maksymalnie. Battlefield 1 z DirectX 12 ustawienia Ultra w rozdzielczości 1440p 85 do 99 klatek na sekundę aż i mniej więcej 60 klatek na sekundę średnio w rozdzielczości 4K ze spadkami tam w okolice 55, czyli naprawdę dobry wynik. Fortnite na ustawieniach epickich w niższej rozdzielczości 70 do 85 klatek na sekundę, natomiast w 4K mamy już 39 do 44. O dziwo, praktycznie takie same wyniki miałem w PUBG, mniej więcej 68 do 85 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440 i 39 do 44 w 4K na ustawieniach Ultra. CSGO wszystko wymaksowane, 220 klatek na sekundę średnio w niższej rozdzielczości, w 4K 150 do 200, także można poszaleć. GTA 5 to 45 do 50 klatek w niższej rozdzielczości, ale z 8-krotnym MSAA. W 4K, żeby uzyskać grywalne wyniki, musiałem przykręcić MSAA do 4, no i klatki oscylowały gdzieś tam w okolicach 30 do 40 na sekundę. Dirt 4 to mniej więcej 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440 i 70 do 90 w 4K ustawienia Ultra. World of Tanks ustawienia Ultra 1440p od 100 do 116 klatek na sekundę. W 4K na tych samych ustawieniach możemy się spodziewać mniej więcej 55 do 60 klatek na sekundę. No i na koniec Overwatch 75 do 90 klatek na sekundę, ustawienia epickie w niższej rozdzielczości i 75 do 90 klatek na sekundę w 4K. Tak, prawie dokładnie taki sam wynik w obydwu rozdzielczościach. No i to tyle, jeśli chodzi o testy naszego komputera pod czerwoną banderą. Wydaje mi się, że udało nam się złożyć całkiem fajny, wydajny zestaw do grania w wyższych rozdzielczościach 1440p i 4K. Wiadomo, że przy tym 4K ta karta będzie jednak troszkę niedomagać, jeśli chodzi o przynajmniej najwyższe ustawienia graficzne. Trzeba z nich troszkę zjechać, żeby cieszyć się klatkami na sekundę na poziomie około 60, jeżeli komuś na tym zależy bardziej niż na wyglądzie gry. No ale wiadomo też, że konkurencyjna 1080, chociaż odrobinę bardziej wydajna jednak, to też nie do końca tam jest. No i tak podsumowując, nasz komputer na plus moim zdaniem zasługują wydajność, kultura pracy oraz wygląd całego zestawu, chociaż nie ma w nim zbyt wielu LEDów. No a na minus zasługuje troszkę ta prądożerność, ale i tak nie jest tak źle, jak wszędzie w internetach krzyczą. No i to tyle na dzisiaj. Linki do koszyka z częściami zostawiam Wam jak zwykle w opisie. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, dzwoneczkach. Przemyślenia zostawiamy w komentarzach. A póki co dziękuję Wam już za oglądanie i do następnego.